Batalia o podwyżkę podatku od nieruchomości w Wałczu trwała od kilku lat. W poprzedniej kadencji pomysły burmistrza Macieja Żebrowskiego rozbijały się o brak większości w miejskiej radzie. Radni większością głosów proponowane uchwały wyrzucali do kosza. W ostatnich wyborach sytuacja się zmieniła. To burmistrz ma większość w radzie i to jemu łatwiej przeforsować swoje pomysły. Tak też się stało z nowymi stawkami podatku od nieruchomości. Niestety, musimy troszeczkę te podatki podnieść po prostu, natomiast żeby to dojść powiedzmy w latach dwóch, trzech do tych stawek, jakie mają gminy ościenne. Bo w Wałczu są one najniższe w całym regionie. Poza tym burmistrz chce pokryć dziurę budżetową większymi wpływami do miejskiej kasy właśnie z podatków. Wyliczył, że po podwyżce w 2025 roku przychody miasta z tego tytułu wzrosną o 2 300 000 zł. I tak przedsiębiorcy zapłacą o 12% więcej niż dotychczas. To i tak mniej niż w pierwotnie zakładanym planie. Stawka miała wynosić 30 zł, jednak po spotkaniu z samymi zainteresowanymi burmistrz obniżył ją do 28,50 zł. Z kolei za budynki mieszkalne wałczanie zapłacą o 15% więcej niż dotychczas. Takie różnicowanie podwyżki nie podoba się opozycji. Każdy podatek nakładany na mieszkańców gminy powinien być sprawiedliwy, to znaczy mniej więcej po prostu równy dla wszystkich właścicieli, czy to będą właściciele mieszkań, czy przedsiębiorcy. Maciej Żebrowski widzi to zupełnie inaczej. 1 metr budynku mieszkalnego to złoty 15. 1 metr budynku działalności gospodarczej to 28 zł. Więc ta dysproporcja jest olbrzymia, więc nie powinniśmy równać 15% z 28 zł, a 15% ze złotówki. Ostatecznie w głosowaniu za podwyżką było 14 radnych. 4 było przeciw, zaś 1 radna wstrzymała się od głosu. Nowe stawki podatku od nieruchomości zaczną obowiązywać od 2025 roku.